Pani dyrektor, to już 10. potyczki z techniką. Widać, na impreza się utrwaliła w kalendarzu wydarzeń szkoły. No zdecydowanie. Także już jest wpisana w kalendarz imprez szkolnych, ale też imprez oświatowych w powiecie naszym kędzierzyńsko-kozielskim. Bardzo się cieszymy, bo są taką wizytówką szkoły. Cel, który przyświecał w ogóle organizacji tych potyczek, to było to, żeby młodych ludzi przekonać ze szkół podstawowych, a wcześniej gimnazjalnych, żeby zmierzyli się ze szkołą techniczną i z zawodami technicznymi, których kształcimy. Firmy, z którymi współpracujemy, bardzo mocno potrzebują absolwentów naszej szkoły w tych zawodach. Dlatego też stwierdziliśmy, że prowadząc nabór trzeba różne metody zastosować. I tutaj pomysł na ten turniej wiedzy technicznej okazał się strzałem w dziesiątkę. Dlatego, że wielu młodych ludzi, którzy tutaj startowali w potyczkach, później są w naszej szkole, są uczniami naszej szkoły. Także to jest bardzo fajne. No każdy by chyba chciał zaczynać od nagród przyjście do szkoły. No, żeby dostać nagrodę, trzeba też się tutaj czymś wykazać. Nie tylko wiedzą teoretyczną z podstaw techniki, informatyki, języka obcego, ale też chcemy pokazać szkołę od tej strony takiej od środka. Czyli jak wyglądają nasze pracownie, te pracownie specjalistyczne, ponieważ uczniowie, którzy tutaj dzisiaj są na tych naszych potyczkach, będą w drużynach rozwiązywać zadania praktyczne właśnie w tych naszych pracowniach. Zdecydowanie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach jest jedną z naszych najlepszych szkół technicznych, która kształci w bardzo dobrych kierunkach, takich jak na przykład mechatronik tutaj, czy informatyk, czy też elektryk, w kierunkach bardzo potrzebnych na rynku pracy, dających, bym powiedział tutaj, przepustkę na dobre studia inżynierskie, ale i również samo ukończenie nauki tutaj właśnie na poziomie szkoły technicznej średniej również gwarantuje dobre zarobki w kraju czy za granicą.